Panie Przewodniczący, Panie Prezydent, Panie Marszałku, przedstawiciele innych kościołów, wyznań i wspólnot religijnych istniejących i działających w naszym mieście, Szanowni Państwo. Wczoraj rano w jednym z programów radiowych znany poeta Ernest Bryl, mówiąc o pęknięciu kulturowym, które staje się coraz bardziej udziałem Europy, a także i Polski, postawił pytanie, które chyba nie do końca jest pytaniem retorycznym. Czy dzisiaj wiemy, po co w ogóle mamy jeszcze pójść do stajenki? I jakże w tym momencie nie przypomnieć słów kolędy, którą pamiętamy od lat dzieciństwa, która budzi w nas tyle wspomnień i tyle wzruszeń. Pójdźmy wszyscy do stajenki, do Jezusa i Panienki. Powitajmy Maleńkiego i Maryję, Matkę Jego. Witaj Jezu ukochany, od patriarchów czekany, od proroków ogłoszony, od narodów upragniony. Witaj dziecineczko w żłobie, wyznajemy Boga w Tobie, co się narodził tej nocy, byś nas wyrwał z czarta mocy. Przesłanie tych świąt i tego dnia wigilijnego i potem świątecznych wiąże się właśnie z tym faktem, który chrześcijaństwo głosi światu od ponad 2000 lat. I każe nam naszymi sercami i najlepszymi uczuciami wędrować właśnie do Betlejem. Do tego Betlejem, do którego dzisiaj tutaj na tę salę dotarło światełko betlejemskie. Światełko pokoju, radości i ciepła. I jak każde światełko, które niesie pokój i ciepło, może być także zgaszone przez nieuwagę, zaniedbanie, czasem może przez zamierzony czyn. Tym bardziej musimy tego światła w sobie strzec. Tym światłem się dzielić. Światłem w znaczeniu fizycznym, bo zapewne wielu z Państwa od tej świeczki tutaj stojącej, płonącej będzie chciało zapalić swoje i zanieść do własnych domów. Ale przede wszystkim chodzi o to, abyśmy umieli trafić do tego najważniejszego przesłania, jakim jest obecność Boga pośród nas. Kilka dni temu słyszałem w jednej z prezentacji związanych właśnie z obchodami już zbliżających się świąt bardzo ciekawe, bardzo głębokie zdanie. Tak daleko nam do Boga. Rzeczywiście bardzo daleko. Przez nasze słabości, zaniedbania, upadki. Ale Bogu nigdy nie jest daleko do człowieka. I to jest właśnie to przesłanie, które związane jest z Bożym Narodzeniem. Z tym, że jest to małe dzieciątko bezbronne, urodzone w okolicznościach, które według naszych dzisiejszych standardów urągają wszelkim warunkom ludzkim, humanitarnym. Ale właśnie jest tam i takie ubogie, po to, żeby nikt nie mógł od tego dzieciątka odejść, przeciwnie, żeby się na nim pochylić i żeby pochylając się nad nim, odczuć to, co w nas najbardziej szlachetne i piękne i wzruszające, co ludzkie. Od tego dzieciątka to są moje życzenia, które składam Państwu w imieniu Kościoła katolickiego i archidiecezji łódzkiej. Od tego dzieciątka uczmy się, czym jest miłość, czym jest miłość ofiarna, czym jest miłość, która staje się wielka właśnie wtedy, kiedy broni dzieciątka przed niebezpieczeństwem i złością tego świata. Czym jest miłość, która przemienia ludzkie serca i umysły i sprawia, że mając w ręku opłatek jest w nas naprawdę tyle dobra, tyle dobrych myśli i uczuć i pragnień, żeby było lepiej. I właśnie takie życzenia chciałbym Państwu przekazać, łącząc je z tym, co przekazał mi Ojciec Święty niecałe 2 tygodnie temu, kiedy miałem możliwość
spotkać się z nim podczas audiencji generalnej i kiedy prosiłem go o błogosławieństwo dla Łodzi i dla całej archidiecezji. Kiedy usłyszał nazwę Łódź wypowiedzianą po polsku, naraz jego twarz się rozpromieniła. Łódź! È una grande città! Łódź z taką eksklamacją. To wielkie miasto! Oczywiście wielkie. Wielkie z jego także niemałymi problemami, ale także z ogromnymi zasobami dobroci ludzkiej, która tutaj jest. I dlatego życzę Państwu, tym zwłaszcza, którzy są w sposób szczególny odpowiedzialni za jego dziś i za jego jutro, aby poprzez swoje programy, swoje prace, swoje wysiłki budowali to miasto jako miasto prawdziwie człowiecze, gdzie jest szacunek dla każdego, gdzie jest troska, by każdego obdarzyć dobrocią. By wszyscy mogli się tutaj czuć bezpieczni, wzrastając właśnie w swoim człowieczeństwie. I proszę te życzenia przekazać Państwa najbliższym, zwłaszcza wtedy, kiedy w swoich już kręgach rodzinnych będą Państwo sięgali po opłatek, by dzielić ten chleb biały i nieskalany z tymi, którzy są obok. Pozwolą Państwo na koniec, że zakończę te życzenia biblijnym wierszem właśnie Ernesta Bryla. Wierszem, który chce przerwać ten krąg bardzo niebezpieczny odcinania nas od korzeni, z których wyrośliśmy. Przytul to dziecko, mówi, podając nam syna. Przytul, kiedy nie umiesz nawet się pomodlić. Dotknij tuściutkich nóżek. Spojrzyj w oczy modre, bo niemowlęta najpierw modre oczka mają. Przytul serce do serca. Tam, gdzie się zaczyna źródełko miłosierdzia. Słyszysz? Oddychają listeczki płuc. No, przytul je. Czego się boisz? Zmień mu pieluszki. Czemu życie twoje takie przeciwne tobie? Pomóż. Posiedź nocą przy dziecku, gdy ma kolkę. Pobujaj kołyską. Prosi Maryja. Bądź blisko dziecka. To jest wszystko. To zawsze się udaje. I trwaj przytulony. Bądź teraz silny. Tyś dziecka obroną. Nawet gdy w życiu twoim wszystko zagubione,